Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Dzisiaj na tapetę bierzemy jedne z najskuteczniejszych składników pielęgnacji, jakimi są retinoidy. I bez recepty będzie to w zasadzie retinol i retinal. Do filmu zebrałam wszystkie najważniejsze informacje, które powinny zapewnić taki glow sukces w pielęgnacji z retinolem i uchronić was od tego, żeby wasza skóra była taką palącą, piekącą pustynią. Co niestety może się zdarzyć, jeśli tych informacji się nie uwzględni. Czyli jak wprowadzić retinol, jakie produkty z retinolem i retinalem są dobre na początek i z jakimi produktami trzeba łączyć taki retinol, głównie chodzi o mycie twarzy i nawilżanie. Tutaj tą pielęgnację też pod tym kątem trzeba będzie zmodyfikować, żeby nie było problemu. Dajcie też znać w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia z retinolem, czy był już w pielęgnacji, czy dopiero macie zamiar go wprowadzić. Oczywiście, jeśli pojawią się jakieś pytania w trakcie filmu, to też zachęcam do napisania komentarza. A teraz już zaczynamy. Zacznijmy więc od podstaw. Co to są w zasadzie retinoidy i na co się je stosuje? Retinoidy to są pochodne witaminy A i do nich zalicza się właśnie retinol i retinal, czyli takie substancje, które są w ogólnodostępnych kosmetykach. Ale pod tym terminem są jeszcze inne substancje dostępne już na receptę, jak na przykład adapalen, trifaroten, doustna izotretinoina, czy miejscowo tretinoina, która wręcz można powiedzieć, że jest takim lekiem przeciwstarzeniowym. W Polsce niestety samej tretinoiny bez dodatku antybiotyku dostać nie można. Ja ostatnio kupowałam w Turcji samą tretinoinę. W aptece nawet nie spytano mnie o receptę. Dostałam tretinoinę bez recepty, takie najniższe stężenie. Wiem, że jeszcze tak robią we Francji i w Hiszpanii, ale jeśli chcecie w taki sposób to kupić, no to lepiej uzgodnić z dermatologiem, jaki dokładnie produkt, jakie dokładnie stężenie do waszej skóry. A dzisiaj w filmie skupimy się na tych kosmetycznych, ogólnodostępnych opcjach. Retinoidy są jednymi z najlepiej przebadanych substancji o udowodnionej skuteczności i długiej historii badań, co też jest bardzo ważne. To są tak wielozadaniowe składniki, które rozwiązują bardzo dużo różnych problemów ze skórą. Głównie używa się ich przeciwtrądzikowo i przeciwstarzeniowo i też na to wszystko, co z tymi dwoma obszarami się wiąże. Czyli na przykład, przeczytam, żeby było szybciej, zaskórniki, szary koloryt, rozszerzone pory, nadmiar sebum, drobne zmarszczki, utrata gęstości skóry i przebarwienia różnego rodzaju. Retinoidy stymulują odnowę komórkową. To są procesy, które spowalniają z wiekiem, a retinoidy tak motywują skórę, żeby tak za bardzo z tymi procesami nie spowalniała. Od jakiego wieku można zacząć stosowanie retinoidów? Przeciwstarzeniowo można już zacząć około 25 roku życia. Można później, można wcześniej, jeśli się zauważy już pierwsze oznaki starzenia. U każdego to się pojawia no, w innym wieku, w innym momencie. Jeśli chodzi o przeciwtrądzikowe aspekty, to już nawet w wieku nastoletnim są przepisywane retinoidy, około 13 roku życia nawet, ale to już jest wpisane typowo w taką przeciwtrądzikową leczniczą terapię. Kolejna kwestia to retinol czy retinal i jaka jest w ogóle między nimi różnica? Powiem w ten sposób. Gdy smarujemy się retinolem, to on w skórze musi się przekształcić do retinalu, a ten z kolei do kwasu retinowego, czyli tej tretinoiny, która w skórze robi robotę. Z każdą konwersją substancja traci troszeczkę na mocy. Dlatego też retinole w kosmetykach mają wyższe stężenie niż retinale. Powiedzmy umiarkowane stężenie dla retinolu to jest 0,5%, a umiarkowane stężenie dla retinalu to jest 0,05%. Ale czy lepszy jest retinol czy retinal? No to już nie da rady tutaj tak jednoznacznie tego określić, bo wszystko zależy od tego, jak dany produkt jest sformułowany. To są substancje, które wykazują bardzo niską stabilność. Oznacza to, że po otwarciu produktu te substancje szybko mogą tracić na mocy. I największym wyzwaniem dla producentów jest tutaj to, żeby dobrze je ustabilizować. Poza tym jeszcze dochodzi kwestia dodania innych składników do formuły kosmetyku, które będą łagodzić potencjał drażniący retinolu i retinalu. Więc są lepsze retinole, są gorsze retinole, tak samo zresztą jest z retinalami, ale nie da rady powiedzieć, czy retinol jest lepszy, czy retinal jest lepszy. Tutaj patrzymy na indywidualny produkt. Jak wprowadzać retinol do pielęgnacji? Najlepiej jest zacząć jesienią, zimą, w każdym razie w takich miesiącach, kiedy nie ma tak dużo słońca. No i przede wszystkim wprowadzamy go powoli. Zaczynamy od jednej aplikacji na 3 dni, na 3-4 dni w pielęgnacji wieczornej. Lepiej jest go używać wieczorami nie dlatego, że jak wysmarujemy się nim na dzień, wyjdziemy na światło dzienne, to dostaniemy jakieś bąbli jak Dracula, bo retinol nie jest fototoksyczny, ale jest bardzo wrażliwy na światło. Tak jak wspomniałam, te substancje mają bardzo niską stabilność i po prostu smarując się nim na dzień, on może już nie działać tak dobrze, jak w pielęgnacji wieczornej. Po prostu już może nie mieć takiej
mocy w procy. Co prawda, niektóre marki już to zabezpieczają, ale zamiast dochodzić, który retinol można na dzień, który nie można, to można sobie po prostu życie uprościć i zorganizować pielęgnację z retinolem na wieczór. Tak będzie prościej i bezpieczniej. Kolejna ważna rzecz to pojęcie retinizacji. Tak się mówi na taki początkowy okres stosowania retinolu, przez który skóra buduje na niego tolerancję. Bo na początku bardzo często pojawia się uwrażliwienie, może się pojawić pieczenie, suche skórki, czy też nawet takie uczucie ściągnięcia. To się zdarza u większości osób. Co ważne, te reakcje skóry, one nie pojawiają się od razu, tak po pierwszej aplikacji. One się pojawiają z opóźnieniem i to jest właśnie zdradliwe, dlatego nie dajcie się zwieść i nie przyspieszajcie tego procesu. Te odstępy 3-4-dniowe najlepiej zrobić przez pierwsze tak półtora miesiąca i obserwować skórę, jak ona do tego retinolu zaczyna się tak, wiecie, docierać. Czy uwrażliwienie się już uspokoiło po tym czasie? Bo jeśli tak, to wtedy będzie można zwiększyć częstotliwość o jeden dzień. Powiedzmy z 3 dni odstępu zrobić 2. Te półtora miesiąca to jest taki orientacyjny czas, jaki podałam, bo niektórzy już mogą po miesiącu zauważyć, że ich skóra czuje się komfortowo z retinolem, a ktoś inny będzie musiał czekać 2,5 miesiąca, zanim zrobi ten kolejny krok w tym trudnym, aczkolwiek pięknym związku z retinolem. But don't push him, girl, to będzie gorzej. Rodzaje aplikacji retinolu. Retinol nakładamy na oczyszczoną i osuszoną twarz, cieniusieńką warstwę. Mówi się, żeby stosować ilość, wielkość ziarenka grochu, ale ja nie wiem, no są różne groszki o różnych gabarytach, więc według mnie to takie kiepskie narzędzie pomiarowe. W każdym razie najcieniej jak się da, bo im grubiej położycie, tym bardziej inwazyjne będzie działanie. Jeśli chodzi o samą aplikację, to są różne podejścia. Pierwszy sposób polega na odczekaniu po umyciu twarzy z 20 minut. Następnie nakłada się na skórę cieniutką warstwę retinolu. Znowu się czeka z 15-20 minut i nakłada krem nawilżający. Jest też podejście, które mówi, że bez sensu jest czekać, bo retinol jest rozpuszczalny w tłuszczach i woda, która czyha w naskórku tuż po umyciu, nie będzie wpływała na większe podrażnienie przy retinolu. Ale słuchajcie, tutaj chodzi o to, że generalnie po umyciu twarzy skóra jest taka bardziej rozpulchniona i faktycznie łatwiej jest o to podrażnienie. Ja stosowałam i tak właśnie po to, żeby sprawdzić, jak to w praktyce wychodzi. I podsumowując, z mojego doświadczenia wynika, że jeśli jesteście w okresie retinizacji, to lepiej jest poczekać. Chociaż te 10-15 minut, ale dobrze jest zrobić pauzę, zanim się położy retinol. Natomiast czekanie można sobie już zacząć odpuszczać w momencie, kiedy macie wybudowaną bardzo dobrą tolerancję na dany produkt i wiecie w 100% jak wasza skóra na niego reaguje. Aplikacja dla wrażliwych skór. Podkreślam wrażliwych, a nie uwrażliwionych, bo jeśli macie uszkodzoną barierę hydrolipidową, to generalnie nie jest dobry moment na wprowadzenie retinolu. Natomiast jeśli wasza skóra po prostu tak ma, że należy do tych wrażliwszych, to są dwa sposoby aplikacji właśnie dla was. I pierwsza to jest metoda kanapkowa, a druga metoda krótkiego kontaktu. Metoda kanapkowa polega na tym, że po umyciu twarzy najpierw nakładacie krem nawilżający. Taki bazowy, regenerujący, podstawowy. W dalszej części filmu zresztą będę podawała przykład takich produktów, które ja lubię. I na ten krem dopiero nakładacie produkt z retinolem, czekacie, aż to wszystko się tam pięknie wchłonie i na to jeszcze raz krem. Tak się robi, żeby złagodzić ewentualne podrażnienia. Można też tą metodę stosować w taki wybiórczy sposób. Ja jej używam tylko i wyłącznie na okolice oka. Można też ją stosować przy nosie albo przy ustach. Ja generalnie mam dość odporną skórę na takie składniki, więc jadę tym retinolem po całej twarzy od góry do dołu, ale jeśli macie wrażliwą skórę, to warto by było rozejrzeć się za takim produktem, który jest dedykowany do okolicy oka, ewentualnie sięgnąć po taki produkt, który ma bardzo niskie stężenie. Z kolei druga metoda, metoda krótkiego kontaktu, polega na tym, że po umyciu twarzy nakładacie retinol na pół godziny 40 minut i po tym czasie zmywacie jakimś delikatnym żelem i przechodzicie do dalszych kroków pielęgnacji. Więc to jest trochę tak, jakby stosować retinol jako maseczkę, tylko żeby to faktycznie było te pół godziny, nie krócej. Jeśli chodzi o mnie, to ja osobiście wolę tą pierwszą metodę na kanapkę, ale jak kto woli. Jaki retinol albo retinal wybrać na sam początek? Stężenie, od którego warto zacząć w przypadku retinolu, to jest 0,3%. Tutaj macie przykładowe produkty na początek z retinolem. W przypadku wrażliwych skór może być jeszcze mniej, 0,2%, a w przypadku wytrzymałych skór może być nawet połówka retinolu. Ja właśnie zaczynałam od 0,5%, to był produkt z Sesdermy i pierwsze 2 miesiące, no nie powiem, były trudne, ale dało się to łagodzić i sytuacja nie wymknęła mi się
jakoś spod kontroli, żeby te podrażnienie było naprawdę jakieś bardzo duże. Więc połówka też może dać radę, natomiast jeśli ciężko Wam określić możliwości Waszej skóry, to bardziej optymalne będzie te 0,3%. W przypadku retinalu początkowe stężenie to 0,01 lub 0,03%, może ewentualnie być te 0,05%. Z Medic Aid są bardzo dobre retinale. Ja teraz używam już 6 z serii Crystal i powiem Wam, że czuję moc tego produktu. Ale pisałam z jedną obserwatorką na Instagramie, która używała z kolei 3, czyli lżejszej wersji i miała dość spory wysyp po tym produkcie i trochę się zraziła. Więc no, może być różnie, ale krystale są generalnie dobrymi retinalami. Tym bardziej, że oni mają też bardzo dobrze stabilizowane retinale. No, ale to są mocne produkty, więc trzeba z nimi ostrożnie. To teraz bardzo ważna część filmu, czyli jak ma wyglądać reszta pielęgnacji wokół retinolu. Przede wszystkim regeneracja, łagodzenie i ochrona przeciwsłoneczna. Szczególnie na początku budowania tolerancji pielęgnacja powinna być taka odżywcza i dość prosta, żeby nie przedobrzyć z nadmiarem składników aktywnych. Szczególnie tutaj chodzi o kwasy złuszczające. Je najlepiej by było w ogóle zawiesić na czas budowania tolerancji na retinol. Demakijaż najlepiej jest wtedy robić tłustymi produktami, masełkami lub olejami. Co prawda ja, jeśli chodzi o demakijaż oka, to zostaję przy płynach micelarnych, bo nie wiem, jak ja to robię. Jak używam tłustych produktów, czy ja mrugam pod wodą, jak myję twarz, ale zawsze mi trochę go wejdzie do oka i później cierpię niesamowicie i szukam po omacku tego ręcznika. Wolę demakijaż oczu zrobić płynem micelarnym. Dłużej schodzi, no ale trudno. Natomiast przy reszcie twarzy tłuste produkty jak najbardziej się nie sprawdzają. Tutaj macie kilka przykładowych produktów, które uważam, że są świetne i bardzo dobrze rozpuszczają makijaż. Z tłustymi produktami chodzi o to głównie, żeby uniknąć pocierania skóry wacikiem, gdy jest ona uwrażliwiona, bo to też jest poniekąd jakaś forma takiego delikatnego, mechanicznego złuszczania. To samo się tyczy przy osuszaniu skóry ręcznikiem. Pamiętajcie, żeby nie pocierać skóry, tylko osuszać przez takie przykładanie. Drugi etap oczyszczania, czyli mycie twarzy, również powinno być delikatne i nie każdy produkt się tutaj sprawdzi, bo niektóre z nich są po prostu za mocne. Tu widzicie moje propozycje delikatniejszych produktów do mycia twarzy z różnych półek cenowych. Są to przede wszystkim takie gęste, kremowe emulsje, plus wstrzeliła się jedna delikatniejsza pianka z Pharmaceris. A tu są dwa produkty z wyższej półki. Jest to kremowy żel myjący Paula's Choice oraz emulsja z Florence Skincare. No fenomenalny produkt, jest bardzo wydajny, delikatny i skuteczny. Ale jeśli chodzi o te tańsze produkty, one też świetnie spełniły swoje zadanie, na przykład ten z Ivostinu. Powiem Wam, że Ivostin w tym roku kilka razy mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, a ten produkt, ta emulsja myjąca, nie dość, że jest w dużym opakowaniu, to też jest właśnie taki gęsty, daje komfort skórze, skóra po umyciu nie czuje się jak taka, jak zasuszony rodzynek. No i kremy. Taki bogaty, regenerujący krem, szczególnie na początki z retinolem, to jest po prostu must have. I raz, że konsystencja takiego kremu powinna być taka konkretniejsza, a dwa, składniki, jakich warto szukać wtedy w produktach, to na przykład ceramidy, pantenol, skwalan, pąkrotka azjatycka czy woski. No i niacynamid. Niacynamid tylko wtedy, jak macie 100% pewność, że dobrze na niego reagujecie. Bo jest to składnik, który pomaga budować tolerancję na retinol, ale nie każda skóra go dobrze znosi. Więc z jednej strony może się okazać, że tu podrażnienie od retinolu, tu niacynamid nie pasuje i zrobi się takie no dość ciężkie kombo, więc niacynamid tylko wtedy, jak używaliście go wcześniej i macie dobre wspomnienia z tym składnikiem. Z produktów, które ja uwielbiam przy takiej akcji regeneracji to Bielenda z ceramidami, Dr. Jart z ceramidami, Bioderma Cicabio Selfusion Soothing Repair Cream. Uwaga, bo tutaj są różne wersje w podobnych opakowaniach, a z różnymi składnikami. Z budżetowej wersji, na przykład The Ordinary z naturalnym czynnikiem nawilżającym i Uriage Hyseak. Nie mam pojęcia, jak to wymówić. Niezwykle zagadkowa nazwa. I to są opcje, które się sprawdzą przy skórach mieszanych, tłustych albo takich skórach lekko suchych. Przy skórach suchych powinien się sprawdzić La Roche-Posay Cica Plus, a przy bardzo suchych, które nie mają większego problemu z zapychaniem, któryś z kremów z linii Bioderma Atoderm, one powinny zapewnić komfort skóry. I po zrobieniu wieczornej pielęgnacji, powiedzmy tak godzinę po, jeśli poczujecie, że znowu macie ochotę dołożyć kolejną warstwę kremu, to spokojnie dokładajcie. Nie ma co
się męczyć z uczuciem ściągnięcia, tylko można się spokojnie dosmarowywać według potrzeby drugą, trzecią warstwę, a te uczucie ściągnięcia i tak powinno minąć po okresie retinizacji. A w pielęgnacji dziennej koniecznym krokiem jest oczywiście ochrona przeciwsłoneczna. Czyli podsumowując, w wieczór, gdy używacie retinolu, kroki pielęgnacji to demakijaż, delikatne mycie, retinol lub retinal i krem regenerujący. W pielęgnacji dziennej będzie to delikatne mycie, odżywcze serum, nawilżający krem i SPF. Oczywiście jeśli czujecie, że SPF Was wystarczająco nawilża, to możecie go położyć bezpośrednio na serum, ale szczerze mówiąc wątpię, żeby przy początkach z retinolem to wystarczało. W przypadku skór mieszanych i tłustych, jeśli na dzień nie chcecie nakładać tych kremów o takiej bogatej, ciężkiej konsystencji, to są też lżejsze opcje, ale wciąż regenerujące. Na przykład z Ole Henriksen z ceramidami, peptydami i kolagenem. On jest wręcz nawet troszeczkę taki żelowy. Albo krem z lni z ceramidami i peptydami, również lżejszy, a mimo to dający komfort. A już po okresie retinizacji będzie można rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi o dodawanie innych składników aktywnych do pielęgnacji. Oczywiście w zależności od tego, jaki jest Wasz cel pielęgnacyjny i raczej będzie to w dniach naprzemiennie. Też chętnie pododawałabym tutaj więcej przykładów produktów do filmu, szczególnie z kategorii serum odżywczych, ale chciałabym zrobić to w ten sposób, żeby pokazać konsystencję, szerzej opowiedzieć o składnikach, więc zostawiam to na inny odcinek. Kolejny film będzie o tym, co najlepsze można wyciągnąć z koreańskiej pielęgnacji, a dzisiaj zostawcie lajka, zostawcie komentarz, będzie to dla mnie sygnał, że film był dla Was wartościowy. Jeśli jesteście tu nowi, to oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki! Z kolei druga metoda, metoda krótkiego... W przypadku retinalu początkowe stężenie... Jezus, mam włosy w oczach, no...